Aldona, jesteś doświadczoną aktorką, pracujesz w wielu serialach, a mnie w tym momencie interesuje Twoja kariera w Niemczech, ponieważ wiem, że po studiach wyjechałaś do Niemiec i tam bardzo długo pracowałaś w teatrach w Hamburgu na przykład. Nie w Hamburgu, masz złą informację, w Monachium w ogóle nie byłam w Hamburgu. Mieszkałam w Monachium, w monachijskich teatrach grałam, no właśnie. Podejrzewam, że Monachium jest ładniejsze niż Hamburg. Monachium jest najpiękniejszym miastem chyba Niemiec. Ma bardzo dużo uroku, zresztą fajni są tam ludzie, zupełnie inni niż na północy Niemiec. No właśnie, powiem może coś, co nie jest popularne w Polsce. Poznałam mnóstwo cudnych Niemców, którzy są życzliwi, serdeczni, fajnie się z nimi pracowało, czy w serialu, czy właśnie w teatrze. Zupełnie inaczej pracują w teatrze niż Polacy. Co innego jest dla nich ważne, co innego jest priorytetem, ale robią też dobry teatr. Na przykład mogę powiedzieć, że właśnie tam zagrałam w spektaklu muzycznym, gdzie śpiewałam szlagiery z lat 60. właśnie niemieckie. I no to było takie... To musisz perfekcyjnie znać język niemiecki w takim razie. Tak, znam bardzo dobrze język niemiecki. Był taki moment, nawet ja tam mieszkałam 10 lat, że praktycznie mówiłam akcentfrei, czyli po prostu jakby bez akcentu. No, oczywiście musiałam mocno nad tym pracować, bo jednak wschodni akcent jest bardzo mocno wyczuwalny, ale był taki moment, kiedy udało mi się dojść do czegoś takiego. No, na pewno mówię bardzo dobrze po niemiecku. Tak. A jako Polka, jak tam się czułaś? Czy dobrze cię traktowano? Czy jacy są Niemcy dla Polaków? Bo u nas panuje takie przekonanie, że no Niemcy nie są zbyt życzliwi dla Polaków. Tak jak powiedziałam, że to wszystko zależy. Ja uważam, że ludzie na świecie są dobrzy i źli. Nie ma czegoś takiego, że Polacy są dobrzy, a Niemcy są źli albo odwrotnie. W każdym narodzie są tacy i tacy ludzie i to wszystko zależy od tego, kogo do siebie przyciągamy. Jaką mamy energię, takich ludzi przyciągamy. Ja poznałam bardzo dużo bardzo fajnych Niemców, z którymi bardzo fajnie się pracowało i właśnie z tego dawnego DDR-u. Oni są trochę inni niż ci, którzy właśnie jakby z dawnego właśnie z tych drugich Niemiec zachodnich. Także no ja, słuchajcie, to jest niepopularne, ale mnie w Niemczech było naprawdę dobrze. Dlaczego wróciłaś do Polski? Dlatego, że tak związane było, to znaczy związane było myślę z, jakby z takim życiem osobistym i jakby dalej bardzo jestem mocno związana z Niemcami, tam bardzo często jeżdżę, dużo mnie z Niemcami łączy, dalej jeżdżę na niemieckich rejestracjach samochodem. Ale uważam, że jakby Polska jest moim krajem, gdzie powinnam mieszkać i nawet będę niedługo wiosną nakręcała niemieckojęzyczny film tam właśnie w Hiszpanii, w Niemczech, w Maroko. No właśnie, także ja uważam, że to jest kwestia tego, jakich ludzi spotykamy. Tak tych ludzi oceniamy. Jeżeli ktoś na przykład spotyka ludzi niefajnych, to mówi, że na przykład, nie wiem, Polacy są niefajni czy Niemcy. Nie ma czegoś takiego. Ludzie są dobrzy i niedobrzy i kogo przyciągamy, to po prostu tacy są ludzie. No właśnie, a propos Twojej kariery, Twoja menadżerka mówiła mi, że masz bardzo dużo propozycji i z Polski, i z zagranicy, czyli po prostu masz szansę zostać gwiazdą klasy europejskiej. To znaczy, wiecie co, ja bym tak tego nie nazywała. W Polsce bardzo jakby szafuje się słowami gwiazda klasy europejskiej. Nie, no po prostu uważam, że gwiazdą klasy europejskiej to jest ktoś tak jak Depardieu, Catherine Deneuve. To są jakby innego rodzaju jakby gwiazdy, inaczej wypracowani. Bardzo... A propos, przepraszam, że ci przerwę, Depardieu, czy zrobiłabyś taki ruch jak on i zmieniła obywatelstwo na niemieckie, powiedzmy? W momencie, kiedy bym zarobiła tyle pieniędzy jak on, to może. Nie no, słuchajcie, jakby ja nie oceniam ludzi i postępowania innych ludzi. Nie wiadomo, co się za tym kryło. Nie wiadomo, jakie są merytoryczne jakby historie związane z tym faktem.